Mam na imię Asia Filek, mieszkam w Bielsku-Białej. Tutaj również obecnie z wyróżnieniem ukończyłam szkołę podstawową nr 2 Towarzystwa Szkolnego imienia Mikołaja Reja. Moją największą pasją jest pole dance, który trenuję od 3 lat, a także podróże, dzięki którym mogę rozwijać swoje umiejętności językowe, poznawać świat, a także wciąż uczyć się czegoś nowego. Na ten moment moim największym marzeniem jest dostanie się do liceum imienia Mikołaja Kopernika, w którym będę mogła dalej rozwijać swoje zainteresowania chemią i matematyką, a także kształcić się w różnych innych dziedzinach wiedzy. Marzę także, by zwiedzić cały świat i poznawać kulturę innych ludzi, a także ich zwyczaje. Przy tym wszystkim pragnę się również zrealizować w fotomodelingu, ponieważ to nie tylko zabawa, ale i wyzwanie, by samym sobą reprezentować wyznawane przez nas wartości, a także emocje i robić wszystko jak najlepiej się potrafi. Moją ulubioną książką jest książka pod tytułem Tatuażysta z Auschwitz, napisana przez Hetera Morrisa. Jest to książka, która przedstawia nie tylko historię Żydów, Polaków czy Niemców, ale historię całego świata. Uczy nas ona tolerancji, a także pokazuje, że każda forma rasizmu prowadzi do tragedii. Choć jestem młoda, uważam, że powinniśmy żyć według określonych zasad, tak aby nasze słowa były poparte czynami oraz we wszystkim, co się robi i niezależnie od sytuacji być osobą autentyczną. Sobą chcę pokazać przede wszystkim młodym ludziom, że to nie tylko zabawa i splendor, ale często przezwyciężanie własnych słabości i samo udoskonalanie się, aby być z dnia na dzień coraz lepszym. A także robić wszystko, by ci, którzy z nas biorą przykład, nigdy się na nas nie zawiedli.